Zgodnie z szacunkami ekspertów Business Center Club, zakaz handlu w niedzielę spowoduje ubytek na rynku pracy na poziomie 36 tysięcy pracowników. Tyle osób straci pracę i będzie musiało tej pracy poszukać sobie w innych branżach. Pracownicy, którzy dzisiaj znaleźli zatrudnienie w handlu, mogą między innymi poszukać swojej ścieżki zawodowej w finansach, dlatego że cechuje ich inteligencja, duża dawka energii czy różnego rodzaju umiejętności, które faktycznie w finansach są umiejętnościami poszukiwanymi. Wiadomo, że wiedza, doświadczenie czy wykształcenie pomagają w tym, żeby skutecznie na rynku finansowym sobie poradzić, ale nie jest to warunek konieczny. Jest wiele innych cech, które są dzisiaj niezbędne, jak na przykład empatia czy zrozumienie drugiego człowieka. Zarobki w finansach, tak jak w każdej branży, zależą od wielu czynników. Między innymi od zaangażowania, od wiedzy, doświadczenia i wielu innych cech, więc oczywiście pracownicy, którzy przejdą z handlu do finansów, będą mieli taką możliwość, żeby zarabiać więcej, ale oczywiście będą przypadki, kiedy zarobią tak samo albo i mniej.